Pan doktor Leszek Borkowski, Szpital Wolski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Panie doktorze, niebawem mamy możliwość wysłania naszych dzieci do żłobków, do przedszkoli. Czy pan wysłałby swojego wnuka, wnuczkę, dziecko do przedszkola, do szkoły? Ja na to pytanie odpowiedziałbym tak. Wysłałbym. Ponieważ dzieci ciężko znoszą pobyt w zamknięciu, czyli w czterech ścianach domu, to jest pierwsza rzecz. Dzieci nie chorują na COVID-19 ciężko, nie ma zagrożenia życia. Myślę, że przedszkola są odpowiednio przygotowane, to znaczy są wysprzątane, są określone środki dezynfekcyjne. Myślę, że te przedszkola są też skontrolowane przez właścicieli przedszkoli, czy to są samorządy, czy osoby prywatne, no to już różnie jest w różnych miejscach w kraju. Myślę, że też są zakończone dodatkowe kontrole ze strony wojewódzkich stacji sanepidu. Jeżeli to wszystko jest zrobione i jest wynik pozytywny, to nie ma powodów, dlaczego miałbym nie wysłać swojego dziecka czy wnuka do przedszkola, ponieważ no, trzeba trochę zacząć wychodzić z tej epidemii. Musimy też pamiętać, że jeżeli chcemy uruchamiać powoli nasze państwo, czyli wychodzić z zapaści gospodarczej, no to muszą być ręce do wykonania tych czynności, a te ręce to są ręce rodziców, dziadków, tych małych dzieci. Gdyby w mojej opinii okazało się, że jest to ruch przedwczesny, bo rozumiem, że to będzie pilnie obserwowane przez resort zdrowia, no to można powrócić do poprzedniej sytuacji zamknięcia tych placówek. Patrząc na to wszystko, to wydaje mi się, że jest to ruch w dobrą stronę. Nigdy nie mamy 100-procentowych pewności przy decyzjach podejmowanych w czasie epidemii czy pandemii. W związku z tym musimy być niezwykle elastyczni i obserwować. Natomiast z żelazną konsekwencją bym kontrolował przygotowanie ośrodków przedszkolnych do przyjmowania dzieci i sposób sprzątania, dezynfekcji i tak dalej, i tak dalej. To bym robił z żelazną dyscypliną i dość często. Panie doktorze, ale czy jesteśmy w stanie z żelazną dyscypliną przypilnować te dzieci, żeby, nie wiem, dezynfekować zabawki, żeby te dzieci ze sobą, nie wiem, nie miały kontaktu takiego no, fizycznego, organoleptycznego, że tak powiem. Czy taki kontakt jest właśnie zagrożeniem, że jednak te dzieci, no okej, one przechodzą bardzo delikatnie COVID-19, ale przenoszą go, tak? Mogą go przenosić. Czy tutaj, w tej sferze powinniśmy również w tych placówkach oświaty zwracać uwagę na to, żeby te dzieci jak najmniej miały kontaktu ze sobą? Znaczy jest to technicznie niemożliwe. Ja obserwując dzieci, przedszkolaki, jak się bawią, jak się kontaktują ze sobą, no nie wyobrażam sobie, żeby utrzymywały 2 metry odstępu od siebie. Ja myślę, że to... Panie doktorze, przepraszam, że wejdę w słowo. Na 4 metry kwadratowe jedno dziecko ma być ograniczenie w ilości tych dzieci, powiedzmy w placówkach przedszkolnych. No to po cóż to ograniczenie, jeśli nie jesteśmy w stanie tego dopilnować? Bo przecież to jest logiczne. Ja bym powiedział tak, że wiele jakby decyzji jest podejmowanych przez tak zwanych teoretyków służby zdrowia. Oni są wybitni, ale praktycznie niedostosowani do tego, co się dzieje. Ja myślę, że trudno jest ograniczać, no bo jak można powiedzieć matce na przykład, twoja córka do przedszkola, tak?
ale córka bliźniaczka już nie, no bez sensu, prawda? Ja oczywiście wziąłem taki skrajny przykład. Ja myślę tak, otwieramy przedszkola, sprawdzamy stopień uwolnienia się od zakażenia na przedmiotach przedszkolnych i badamy personel, w tym również możemy próbować badać dzieci. Oczywiście niezbyt często, żeby nie zrobić krzywdy, ale żeby mieć jakiś pogląd. Natomiast jeżeli wydaje mi się, że jeżeli ja na przykład będę analizował mikrobiologicznie to, co jest na powierzchni stolika, przy którym dziecko je, no to będę miał już jakąś wiedzę o ryzykach. No nie da się jakby dzieciom powiedzieć, ty możesz bawić się w piłkę, a ty nie możesz. W związku z tym pewne zasady publikowane są dla mnie mocno dyskusyjne i są, powiedział, teoretyczne, prawda? Jak to się mówi, jest taki żart, ja pozwalam sobie na te żarty medyczne, na operację się udała, pacjent zmarł. Pismo urzędnika się udało, tylko że było nie do realizacji. Panie doktorze, to jeszcze mam jedno takie pytanie. Przepraszam, czy mamy zakłócenie jakieś mamy? O, już. A teraz? Tak. Ja może powtórzę, jeszcze raz uporem maniaka powtarzam, że trzeba intensywnie nadzorować przedszkola, skoro o nich mówimy, i patrzeć, jaki jest stan sanitarny. To nawet wyjdzie na dobre różnym przedszkolom, bo wiem, że ten stan sanitarny w różnych przedszkolach jest różny. Panie doktorze, czy w takim razie, jeśli powiedzmy oddaję swoje dziecko, wnuczkę, wnuczkę do przedszkola, czy powinienem ograniczyć kontakty z dziadkami, z babcią, z dziadkiem? Tak. Dlatego, że osoby w wieku senioralnym są szczególnie narażone na ostry przebieg choroby COVID-19. I to jest bezwzględne wskazanie. Jak obserwujemy wszystkie dane, które pojawiły się od początku pandemii, to w tym przypadku nie nastąpiła żadna zmiana, a wręcz potwierdzenie jakby bardzo dużego ryzyka u tej grupy pacjentów. Czyli ten wiek senioralny, osłabiona odporność immunologiczna plus choroby współistniejące. Wielu seniorów nawet nie wie, że czasami mają choroby współistniejące, ale i mają, no bo taka jest biologia i tego się nie zmieni. W związku z tym tutaj trzeba szczególnie uważać. Więc dalej bym powiedział tak, no kontakt z dziadkami albo przez telefon, albo przez Skype'a, no w sposób z wykorzystaniem środków, które dzisiaj technika nam przynosi. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.